Witam Państwa na kolejnym filmie. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mam specyficzny tytuł W krainie blefu. O jaki tu blef chodzi, o jaką krainę? Może nie tyle o samo słowo blef, tylko chodzi bardziej o krainę. Co to za dziedzina? No, słuchajcie. Sprawa jest bardzo prosta i jest kwestią rozstrzygającą, ponieważ bardzo dobrze wiecie, że tutaj była wręcz istna bitwa, wręcz się bito po prostu o to, że o wyjaśnienie, że luzy na obiektywie, na soczewkach, luzy właśnie powodują ten skok obrazu i kiedy kręcimy właśnie aparatem, mamy ten lejek. O, że mamy ten lejek. No to powstaje z automatu pytanie i tutaj ja się oprę na oficjalnej nauce. Jeżeli to są luzy, to gdzie się pojawiła refrakcja? Widzimy ją, czy jej nie widzimy? Gdzie ona jest? Bardzo ważne pytanie. Czy ktoś to rozrysował? Refrakcję atmosferyczną? Czy obrońcy nauki wzięli to pod uwagę? W ogóle nie wzięli pod uwagę. W ogóle ani słowa nie napisali. Ja to im pisałem, ale oni tam wiedzieli, kiedy po prostu temat zbyć, pominąć, jak klasyczni manipulanci i oszuści. Co Państwu chcę powiedzieć jeszcze tutaj, gwoli wstępu, zaraz przejdziemy do grafik. Otóż ten lejek powstaje na wszystkich aparatach. Ja ze swojej strony sprawdziłem 5 firm. JVC, Sony, Olympus, Panasonic i Canon. Tą firmę Canon to sprawdziłem 3 lata temu. Wiecie jak? Akurat byłem w Kaliszu i poszedłem do Mediamarktu. Słuchajcie, to jest też taki przykład, gdzie możemy samemu coś takiego wykorzystać. I tam właśnie, pamiętam, był Canon, kosztował 1500 zł i miał 50-krotny zoom. No i oczywiście wiadomo, w takim potężnym markecie to tych regałów jest tam i wystarczyło, znaczy pod dostatkiem, i zawsze są punkty odniesienia, gdzie można po prostu zrobić, zaznaczyć coś sobie na środku obrazu i po prostu puścić zooma. Jak on tam po prostu, jak ten obraz płynie do góry. No i w ten sposób można sobie sprawdzić, nie mając nawet aparatu. Oczywiście to trzeba umiejętnie zrobić, żeby tam się nie narażać, powiedzmy, jakimś tam sprzedawcom czy coś. Ale takie coś zrobiłem kiedyś, 3 lata temu, i to była firma Canon. I też był skok obrazu do góry. A więc pytanie zasadnicze. Czy luzy na aparacie uwzględniają też refrakcję, czyli to załamanie światła w atmosferze? Czy one to uwzględniają? Oczywiście z całej dyskusji to ani słowa nie powiedzieli, ale ja Państwu przygotowałem grafikę i za chwilę ją zobaczycie i tą kwestię raz na zawsze rozstrzygniemy. To tyle, zapraszam do grafik. No, teraz mamy tutaj kwestię już graficzną. Tych grafik nie będzie dużo. Film nie będzie też za długi, żeby Państwa tutaj nie męczę, bo to chodzi o proste sprawy. Proszę bardzo. Po lewej stronie co mamy? Tłumaczenie adwokatów diabła. Że z powodu luzu skok obrazu do góry. Proszę bardzo. Czyli tu się soczewka rusza, są luzy na niej, no i skok obrazu do góry. No ale słuchajcie. Proszę bardzo. Czy luzów nie ma w niwelatorze? Przecież to jest podobna konstrukcja. Tam też jest ruchoma soczewka. To co, luzów tam nie ma? Sprytni kanciarze właśnie tego uniknęli, ale proszę zwrócić uwagę. Tutaj jest ta czerwona linia. To jest oficjalna refrakcja. Oficjalna refrakcja, proszę bardzo. Tu jest oficjalna. A gdzie ona tutaj jest? W tych zdjęciach. Widzicie je? Bo ja nie widzę. A może zauważycie jakąś tam refrakcję? Proszę bardzo, niwelator też ma luzy. A i tutaj, proszę bardzo, tłumaczą, że tego. Czyli co tu mamy? Tu mamy totalną sprzeczność, swoistą hipokryzję. Kiedy potrzeba po prostu zrobić coś, coś wytłumaczyć dla potrzeby walki z niebocentryzmem, to się bierze brednie i się to powiela. Ale już się zapominało o oficjalnej nauce. to zgodnie z tą nauką ten obraz powinien nie skakać do góry, tylko skakać do dołu. A jest na odwrót. Tak samo jak tutaj w niwelatorze. Według oficjalnej nauki ten krzyż niwelacyjny jest niżej od poziomu. To jest oficjalne. Oczywiście ten rysunek to jest też blef. Ale to jest za chwilę, tutaj dowiemy się, jak to jest naprawdę i to nie jest taka wielka tajemnica. To już było znane co najmniej 120 lat temu. Ale o co chodzi? Jeszcze raz powtórzę. Tu tłumaczą demoniści, że luzy są przyczyną skoku obrazu. Ale gdzie jest refrakcja, to zamianie światła? Czyli nie ma. Nie widać tego. Nie ma, nie istnieje. No i to jest prawda, bo nie istnieje. Ale proszę bardzo, ale tutaj już je. Tutaj skok obrazu jest w dół. Według niwelatora. Te konstrukcje są podobne. A więc tutaj luzy nie są przyczyną skoku obrazu. Oficjalna nauka to wycina ten pogląd. Ale słuchajcie, hipokryci mają to do siebie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nawet dla potrzeby walki z niebocentryzmem nawet zniszczą oficjalną geodezję. To jest właśnie oficjalna geodezja. Czyli co tutaj jest? Jak nie urok, to przemarsz wojska. Jeżeli będą się trzymać skoku obrazu do góry i swoich luzów, będą się, że to jest ta przyczyna, no to zastrzelą oficjalną geodezję, która też jest oparta na optyce, bo to chodzi o niwelator optyczny. A jeżeli się trzymać oficjalnej nauki, to ta oficjalna nauka, ona wyrzyna pogląd, że luzy są przyczyną skoku obrazów w aparacie. Proste sprawy. To jest proste jak budowa cepa. A więc tu mamy taki element hipokryzji. Ależ to, słuchajcie, z nimi to jest normalne. To jest tylko jak wniknąć w temat. Ale ponieważ tutaj jakby nauka wyrzyna ten pogląd, oficjalna nauka, ona wyrzyna pogląd, że luzy są powodem skoku obrazu. Tutaj jest jednoznaczna sprawa. Ona to wycina. Ale w NC15 dowiedzieliśmy się, jak to jest naprawdę, że to jest swoisty taki kielich, to światło, kiedy obracamy aparatem. I proszę bardzo, tutaj co chcę zwrócić uwagę? Na dwie rzeczy. Jak to jest w rzeczywistości? Ten skok obrazu w aparacie jest identyczny do skoku obrazu w niwelatorach i to było znane ponad 120 lat temu. I to jest cały problem został rozwiązany. Nie ma tutaj żadnego problemu. I oczywiście jak się wie, a jak się manipuluje dowodami, no to po prostu to się bije piany na zasadzie kłamstwo powielane wielokrotnie staje się prawdą oczywistą. I tak w komentarzach bito pianę, nawet dość agresywnie i tak dalej. Ale generalnie co mamy z tego tutaj się dowiedzieć? To jest konstrukcja niwelatora. Tutaj w tym miejscu są te ruchome soczewki, w których też musiałby być jakiś luz. Ale niestety, proszę bardzo, to zrobiono eksperymentalnie i wiedziano to w XIX wieku. Tutaj my już nie mamy niwelatorów, żeby sobie, geodeci mają. Geodeci, mamy aparat fotograficzny, prosty, optyczny aparat fotograficzny, który tutaj, czy kamera, 1050 zł, no to było 5 lat temu. Nie, to tyle kosztowało i w ten sposób możemy właśnie aparatem, kamerą czytać przestrzeń. Bo co robi niwelator, czy kamera, czy aparat fotograficzny? On czyta przestrzeń. Jaką przestrzeń? Jaka to jest przestrzeń? To jest przestrzeń niebocentryczna. I tutaj jest kwestia rozstrzygnięta. Dlatego ja tu się już tam specjalnie nie będę bawił w jakieś tam dyskusje na ten temat. To jest sprawa jasna i nie będę już do tego wracał. Natomiast na zakończenie jest taka dygresja. No właśnie ta kraina blefu. No właśnie, to jest właśnie kraina blefu. To jest właśnie dziedzina krytyków niebocentryzmu. I teraz tak. O, to jest następny taki element, który też chcę omówić. Proszę bardzo. Z poprzedniego, popatrzmy to. O, tutaj jest. O, proszę bardzo. Ten rysunek, to ja tutaj go nie wziąłem tak o sobie po prostu, co to dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Nie. Proszę zwrócić uwagę, to jest w filmie, który ja nagrałem 3 lata temu. I tutaj w czasach, kiedy mi przed wywaleniem z YouTube'a ten film został po prostu zafiksowany i on był właśnie 3 lata temu, prawie 3 lata temu, i ja właśnie ten element zamieściłem. A co zrobili demoniści? Oni to pominęli. Już wtedy można było, już wtedy wiedzieli doskonale, że ta kwestia jest tak potraktowana, że to jest refrakcja, właśnie tak to wygląda. I przez 3 lata popychali brednie na necie. No, słuchajcie. Po to jest adwokatura diabła. Jedne rzeczy, powiedzmy, pokazują to, co im wygodne, a te, które są niewygodne, to nie, pomijają. To jest normalne. Proszę bardzo. I to jest akurat na kanale kolegi. To jest data 6 sierpień. Dobrze? 6 sierpnia 2014, ale to jest film sprzed jeszcze roku, a więc to jest gdzieś październik, listopad. To były początki filmów właśnie o niebocentryzmie. 3 lata temu. Co, jak, gdzie wywalono mi kanał na YouTubie z moim nazwiskiem, no to Państwo się dowiedzą, w opisie do filmu dam linka. A więc po prostu nie ma to, że ktoś czegoś nie wiedział. Wiedział, ale się manipulowało tylko dowodami. I to tak to wygląda. Ale w sumie, co się dzisiaj dowiedzieliśmy, to jest w sumie to jest najważniejsza grafika, że niwelator sprzed 120 lat i obecny tak samo czyta przestrzeń niebocentryczną. A jeżeli chodzi o dyskutantów, to oficjalna nauka wyrżnęła ich pogląd o luzach jako przyczynie skoku obrazu. No to tyle. Ach, jeszcze bym zapomniał, słuchajcie, jedna z takich podsumowań. Słuchajcie, czy akurat taka argumentacja z poprzednich grafik sprzed 3 lat, czy może zmienić jakiemuś dyskutantowi zdanie, czy się może zastanowić? Niektórzy tak, ale niektórzy nigdy tego nie zrobią. Wiecie dlaczego? Bo ich można przyrównać do... Oni są jak kozły, czy im z jakiegoś silnego powodu spadną rogi? Nie, nie spadną. Oni nie zmienią zdania. I jest to normalne. Dlaczego? Bo te rogi mają od urodzenia. To tyle. Dziękuję. Do następnego razu.